W RMFFM i na RMF24PL szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Sadurska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pani minister, czy prezydent ma jakieś powody, by nie podawać ręki premierowi? Nie bardzo rozumiem pytania, panie redaktorze. No, czy jest jakieś napięcie osobiste w relacjach nie, między żadne... Andrzejem Dudą a Ewą Kopacz, które sprawia, że dla Andrzeja Dudy podanie ręki Ewie Kopacz byłoby e, żadne, wyzwaniem? Żadne, i czymś żadnego, trudnym. żadnego napięcia e, nie ma ze strony pana prezydenta oczywiście. Pan prezydent na uroczystościach w Westerplatte, bo wydaje mi się, że o tym pan mówi. No tak, o tym słynnym obrazku, który wszyscy widzieliśmy, że był się, jakiś problem z tym podaniem ręki. Pan prezydent ukłonił się pani premier Ewie Kopacz, Później, kiedy wychodził, również to skinienie głową było. No Szkoda, że pani premier była wtedy odwrócona plecami. Ale rozumiem, że gdyby pani premier patrzyła na pana prezydenta w tym momencie, to podejść i podać rękę nie byłoby problemem dla, dla pana prezydenta. Pan prezydent jest, jest osobą bardzo otwartą, bardzo kulturalną. A nie jest tak, że I ma jakiś... się pani premier Kopacz, powtarzam to jeszcze raz. Nie jest tak, że ma jakiś żal do Kopacz o coś? Czy ja myślę, że tutaj chyba pani premier Kopa, czy może mieć żal do pana prezydenta, że wygrał wybory prezydenckie? Natomiast w tym zakresie tak zdecydowali wyborcy. A tak z ciekawości, czy protokół prezydencki, bo jakiś rozumiem protokół prezydencki, takich zachowań w takich sytuacjach jest, podpowiada, że to premier powinien wykonać pierwszy gest i pierwszy ruch, czy to raczej prezydent powinien wykonać w stosunku do premiera pierwszy gest? Tutaj panie detektorze, o tym rozmawialiśmy przed programem. Różne protokoły i różni eksperci, różnie. Ja te... tego pytam o ten protokół, różnie, którym wy dysponujecie. Że nie komentuje. Ten fakt podania ręki, kto komu komentują i oceniają. Natomiast, tak jak powiedziałam Pan prezydent ukłonił się pani premier. Czyli rozumiem, że przy następnej okazji, jeśli taka się wydarzy, prezydent wyciągnie rękę i będzie po sprawie i po tej dyskusji? Ale tutaj, panie redaktorze, należy w każdej sprawie są dwie strony i każda ze stron powinna w jakiś sposób do tego tematu podejść, tak więc Ale pa, ja, premier... ja, ja, ja jak mantrę powtarzam, że i na przywitanie, i na pożegnanie pan premier ukłonił się. Pan, pan prezydent ukłonił się pani premier Ewie Kopacz, a pani premier w tym czasie no, żegnała się z panem ministrem Kierwińskim, no, z którym pewnie będzie kontynuowała wówczas lot do Warszawy. Tyle, że jeśli chodzi o podejście Ewy Kopacz, to ona uporczywie domaga się, czy prosi, czy apeluje do, do Andrzeja Dudy o spotkanie. Dlaczego tego spotkania wciąż nie ma? Pan prezydent spotyka się. Z no, poszczególnymi wiem. członkami z rządu z no, tak nowe. Nie miałby ochoty porozmawiać z premierem. bo te bo ci ministrowie um, wypełniają, są szefami resortów, które jako um, zadania w tych ministerstwach no, należą również do kompetencji pana prezydenta. No przypomnijmy sprawy zagraniczne i obrona narodowa. Czy naprawdę nie ma takiego Natomiast tematu sprawy, problemu zagadnienia, o którym prezydent chciałby porozmawiać z szefem rządu? Tutaj pani premier Ewa Kopacz składała już chyba, nie wiem. Czy przed zaprzysiężeniem pana prezydenta, czy chwilę po zaprzysiężeniu prosiła o zwołanie rady gabinetowej? Tylko, że pani premier Ewa Kopacz zapomniała, że w czasie kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego rada gabinetowa była zwołana cztery razy. Pierwszy raz w czasie, kiedy był jeszcze marszałkiem sejmu i pełnił obowiązki prezydenta w sprawie powodzi. Potem przed przewodnictwem Polski w Unii Europejskiej w sprawie wejścia no, do strefy no tak, euro. Ale, ale mogłaby, natomiast natomiast pan prezydent... Zapoznawczą, no. wstępną, no, taką, na której rząd przedstawił prezydentowi najważniejsze swoje ja zadania, tutaj, cele, ja tutaj słabości tutaj i problemy. Tutaj wymieniam zagadnienia, jakie, jakimi zajmowała się Rada Gabinetowa za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego. I tam nie przypominam sobie, żeby była zapoznawcza jakaś Rada Gabinetowa. Dlatego, Natomiast że Bronisław Komorowski i Ewa Kopacz, albo i Donald Tusk znali się znacznie lepiej niż Andrzej Duda i Ewa Kopacz. No. Nieprawdaż? No to i, i myśli pan, że dlatego trzeba korzystać z tego konstytucyjnego narzędzia, tak jak jest Rada Gabinetowa. Nie, ale też... Nie, pan prezydent, pan prezydent zapowiedział, że jeżeli uzna to za słuszne, no spotka się z panią panią i z rządem. Na razie spotyka się z tymi ministrami, z którymi, których kompetencje również należą do prerogatyw pana prezydenta. Wyobrażam sobie, że Andrzej Duda mógłby zaprosić się wykopacz i choćby ją przekonać do pomysłu referendum, z którego zdaje się nic nie będzie, tu się zgodzimy. No, panie redaktorze, dopóki piłka w grze, no wszystko tak. się może zdarzyć. Ale wczoraj ta piłka wczoraj wyszłam... już linię bramkową i widać, że senatorowie Platformy Obywatelskiej nie mają ochoty na to referendum. Wczoraj wyszłam z Senatu o godzinie 23, więc y, dyskusja była bardzo, y, bardzo y, ożywiona. Natomiast w tym momencie, powiem tak, no, jeżeli Platforma Obywatelska nie chce... Y, y, poszanować. Nie chcę zauważyć 6 milionów podpisów pod y, wnioskami referendalnymi, które niestety wcześniej odrzuciła dwa, a, jednego, a jeden cały czas leży w słynnej zamrażarce. No to mnie jest tylko z tego powodu przykro. No, no, ale, ale to jest problem plat Platformy, politycznie że tak się szanuje y, obywateli. politycznie się pani dziwi, jak te, to referendum zapewne wysadziłoby w powietrze dwie, no niemalże sztandarowe reformy rządów Platformy, czyli wiek emerytalny i sześciolatki w szkołach? No, politycznie to zrozumiałe. Y, tylko zależy, należy zadać pytanie, czy dwie dobre, dobre reformy, czy dwie reformy korzystne dla Polaków? Bo jeżeli rozmawiamy z rodzicami sześciolatków, którzy mu, które teraz muszą iść do szkoły, no to oni nie uważają tego za dobrą reformę. Powiem więcej, nie uważają tego za dobrą reformę poradnie pedagogiczne, psychologiczne które wydają masowo dzieciom odtoczenie od tego obowiązku szkolnego. Ale rozumiem, że widziała Pani wyniki badań i porównania dzieci, które poszły i wyników dzieci, które poszły jako sześciolatki i siedmiolatki do szkoły? Men zrobił takie badania. Men zrobił takie badania. To skąd się bierze taka liczba odroczeń? To skąd się bierze ta wielka niechęć rodziców, panie redaktorze, do tego, żeby dzieci szczerze? szły wcześniej szczerze, do szkoły? Szczerze mówiąc, I powiem... to wydaje mi się, że bierze się z tego, że jest strasznie niewygodne dla rodzica posłanie dzieci do szkoły w porównaniu z przedszkolem. Dziecko w przedszkolu ma po prostu wygodnie mieć. E, powiem więcej, rodzice też nie chcą, żeby e, dzieci. E, Małe dzieci, dzieci, które no, których on tak one naprawdę tylko oni naprawdę znają, um, przebywały. Nie, nie zawsze w dobrych warunkach. Wczoraj w czasie debaty jedna z pań mi powiedziała, że jej dziecko w, w niedalekiej w szkole podwarszawskiej chodzi na dwie zmiany. Czy dziecko sześcioletnie może chodzić na drugą zmianę do szkoły? No, panie redaktorze. A na drugą zmianę, czyli że chodzi na którą? Na 11, na 12 do szkoły? No, no, chodzi po południu, ale to jest małe dziecko, mówimy o sześciolatku. Czy po południu dziecko do szkoły nie powinno chodzić? Panie redaktorze, jeżeli się mówi, że reforma jest przygotowana, jeżeli się mówi, że wszystkie e, rzeczy są załatwione wszystkie warunki są idealne, to dlaczego rodzice protestują? No, tak jak mówię, bo, nie, panie, bo jest to panie, dla nich nie, mało nie, wygodne. A po tym nie, dlatego, no pewnie że, się boją swoje dzieci. Dlatego, że to nie urzędnik, tylko rodzic wie, na jakim etapie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego, samodzielności jest jego dziecko. Nie urzędnik. No ale skoro, skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? Dlaczego dzieci, które idą jako sześciolatki, mają lepsze wyniki w nauce? Ale Panie detektorze, ale w tym momencie y, ja cały czas powtarzam, że, że Pan zauważył to skalę odroczeń. Ja widzę tę skalę odroczeń, kiedy, ale... Kiedy był, panie redaktorze, kiedy był, bo ja wiem, że jest tempo, ale kiedy był obowiązek edukacji dzieci w, w wieku siedmiu lat, to rodzice, którzy wiedzieli, że ich dziecko jest zdolne, samodzielne, rozwinięte, mogli je wysłać wcześniej do szkoły. Ale... Zostawmy im to prawo i wtedy też by mógł Pan powiedzieć, że dziecko, które poszło do szkoły rok wcześniej, daje sobie znakomicie mam radę. Tylko, My tego nie kwestionujemy. Mam tylko poczucie, że jakiś obowiązek Obowiązek szkolny musi być. No, kiedyś wprowadzono go na poziomie 7 lat, być może minęło, bo już minęło prawie 100 lat od momentu wprowadzenia siedmioletniego obowiązku A przecież pan szkolnego. Miał obowiązek yy, Tak, tak. Więc i, i pan po 100 uważa, latach że to można by być, być może to zmienić i pan na 6 uważa, lat. Czy pan, że pan, że panu to zablokowało? Stat, rozwój, nie, karierę. Kto, no, wie, kto wie, gdzie no, bym dzisiaj był, poszedł do szkoły jako 6-latek? No, Pani ale czy jest tak, że, platwo, że yy, prezydent będzie podpisywał i kierował do Senatu każdy wniosek o referendum, pod którym podpisze się nie wiem, więcej niż milion obywateli? I to jest, panie detektorze, znowu taki, taki spór, taką tezę, którą, głosi, którą głoszą przeciwnicy pana prezydenta. Pan prezydent powiedział, że będzie pochylał się nad tymi inicjatywami, pod, się podpisa pod którymi podpisało się milion obywateli, ale uwaga! które wcześniej odrzucił y, Parlament, bo to przecież Sejm zajmuje się obywatelskimi... No czyli, czyli jak obywatelskimi, przyjdzie milion podpisów do prezydenta, żeby prezydent zgłosił, to prezydent nie pod każdym się wnioskiem będzie podpisywał. Na początku te milion podpisów, panie proszę jest składanych do Sejmu. To wiem, no. do prezydenta, Ale być, może, do prezydenta być może wszyscy te podpisy, będą mijali już Sejm i szli bezpośrednio do prezydenta. Do, do prezydenta te podpisy nie trafiają. Najpierw one idą do Sejmu. Tak, jak to było z wiekiem emerytalnym i z, i z Inicjatywą Solidarności, tak jak to było z sześciolatkami, gdzie Sejm odrzucił, i tak jak jest z lasami państwowymi kiedy marszałek Sejmu trzyma w zamrażarce te projekty. Rozumiem, projekt. że jeśli się nie uda z referendum, to zgłaszacie projekty ustaw, które regulują wiek emerytalny. Czy się uda, czy się nie uda? Chciałabym, żeby to referendum przeszło, żeby zostało zaakceptowane, bo ono pokaże nowemu Sejmowi to ono pokaże nowemu Sejmowi kierunek zmian, jaki chcą Polacy, ale pan prezydent spełni swoją obietnicę i złoży dwa projekty ustaw. I jeszcze we wrześniu? Jeszcze we, tak będziemy chcieli to złożyć jeszcze we wrześniu. Projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego i kwotę wolną od podatku. Małgorzata Sadurska, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.